Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym holu lumpeksowym. Kochani, jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam Was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Projekt 360 na początek. Dzisiejszy element przymocowałam tutaj, w tym miejscu. Kochani, najpierw moja stylizacja, czy najpierw przeniesiemy się na chwilę do sklepu, bo dzisiejszy film to jest ten z cyklu Zabieram Was do lumpeksu. Dobra, no to zabieram Was w tym momencie. Moja dzisiejsza stylizacja. Bardzo. Tak, tak, tak. Witajcie kochani, z powrotem. Nagranie było bardzo skromne, krótkie, ale też powiem Wam szczerze, że nie było zbyt ciekawych rzeczy. Ogólnie towar był taki jakiś przebrany, coś tam kupiłam. Oczywiście te dzisiejsze, te rzeczy, które tutaj są, to pochodzą częściowo z tych właśnie zakupów z Tania Odzież Retro, ale również zajechałam sobie do innego lumpeksu, w którym oczywiście nie można nagrywać. Do tego właśnie powróciłam. Moi kochani, chyba zacznę od stylizacji, którą mam na sobie. Wiecie, co mnie zainspirowało? Wiatr. Wiatr mnie zainspirował do tego, aby stworzyć taką stylizację. Powiem Wam dlaczego. Ponieważ ostatnio jakoś tak strasznie w Polsce wieje. Są wichury i pojechałam do paczkomatu wysłać Wasze paczki. Miałam kapelusz i ten kapelusz mi zwiało. Jak łapałam kapelusz, to zwiało mi jeszcze dużo rzeczy, właściwie takie dokumenty, które miałam w samochodzie, ponieważ wyciągając paczki nie zamknęłam drzwi. Masakra, nie wiedziałam, czy łapać dokumenty, czy łapać kapelusz. No i wkurzyłam się, po prostu się wkurzyłam, ale przyjechałam do domu. Tego dnia pojechałam też do second handu i kupiłam sobie taką bluzę. Ona ma kaptur. Znacie mnie i wiecie, że nie lubię kapturów, ale to się zmieniło. Słuchajcie, u mnie wszystko się zmienia. Nie dość, że co tydzień podoba mi się zupełnie inny kolor. To jest to, to już wiecie, na bank, ponieważ raz podoba mi się taki, za tydzień już coś innego, ale żeby spodobały mi się kaptury, to sama jestem po prostu zdziwiona. No, to jest zaskakujące. I tak jak mówię, to przez ten wiatr. I zobaczcie, co sobie wymyśliłam. To jest mój patent. Nigdzie tego nie znalazłam. Mówię Wam z ręką na sercu. Sama sobie to wymyśliłam, bo sobie sama wszystko wymyślam. I teraz tak, na kaptur założyłam opaskę i sobie pomyślałam tak, teraz pojadę do paczkomatu, to na pewno nic mi z głowy nie spadnie. Opaska siedzi bardzo, bardzo sztywno. Kaptur też się trzyma. Do tego wygląda to bardzo designersko i fajnie. No i dobra, wyświetli Wam się ta stylizacja. Bluza jest u mnie nowością. Jak już zapewne wiecie, się domyślacie, zresztą to jest rzecz oczywista. Jest nowością, jeszcze u mnie jej nie było. Jest bardzo taka charakterystyczna. Ma cekinowe rękawy. Na pewno byście taką bluzę pamiętały, gdybym ją już pokazywała. No jest taka bardzo szalona. Nie lubię takich rzeczy, słuchajcie, ale oczywiście do tego wszystkiego szpilki, jakżeżby inaczej. Żadne sportowe obuwie, bo ja nie lubię płaskich butów. Nie mam ani jednej pary już w tym momencie, ani jednej, słuchajcie.
Jeszcze ostatnio myślałam, że jakiś mam, ale już nie mam. Nie wiem, czy sobie czegoś na wiosnę nie kupię, tak o, tylko żeby mieć, nie wiem po co, ale może się przydadzą do czegoś. Kochani, i teraz tak, tutaj na tej bluzie z przodu jest jakiś tam nadruk, jakiś tygrys, jakiś, zapisane chyba brave, odwaga, coś tutaj się takiego dzieje, nawet dokładnie nie wiem. Grunt, że nic takiego złego nie jest tutaj raczej napisane, więc stwierdziłam, że bluza jest okej. Przeszła wstępną moją weryfikację już w sklepie. Spodobały mi się rękawy, które gdzieś są dla mnie taką inspiracją do stworzenia no, przeróżnych stylizacji, nie tylko takiej dzisiaj skromnej, ale również do powymyślania czegoś. Na przykład, mam pomysł. Wiecie jaki? Już wam mówię. Na przykład płaszcz. Wełniany płaszcz, wyobraźmy sobie, obcinamy rękawy, robimy sobie wełnianą kamizelkę i zakładamy sobie na tę bluzę. I rękawy stanowią taką piękną ozdobę i to jest taka fajna trójwymiarowa stylizacja. Co wy na to? Mnie się już gdzieś to podoba. Któryś płaszcz na pewno oprawię, coś z nim zrobię, wytnę rękawy i zrobimy sobie taką stylizację wkrótce. Dobra, projekt 360 był, bo tak się zastanawiam, kochani. Dzisiaj mam bardzo dziwne rzeczy, takie do pokazania dla was. I te rzeczy są niektóre wręcz tak dziwne, że dużo zajmują miejsca, nie wiem nawet, czy jedna rzecz się tutaj pomieści. Także niespodzianka, ale to będzie na koniec. Na razie sobie po kolei przejdziemy przez mniejsze jakby gabaryty. Kochani, pierwsza rzecz to jest sukienka. No i tak jest w lumpeksie, że czasem trafiam na dużą ilość płaszczy, czasem trafiam na dużą ilość swetrów, tak jak ostatnio, ale też tak jak dziś na przykład dużo sukienek mam tutaj dla was do pokazania. Tak się złożyło. Jeżeli coś mi się podoba, no to sobie po prostu to kupuję. I na przykład pomyślałam sobie o tej sukience, że może się przydać latem. Nie na jakieś wesele, bo ja nie mam za bardzo w rodzinie, no nie ma u nas ani wśród znajomych wesel, więc sobie daruję te wesela. Ale na przykład myślę sobie o jakiejś wycieczce i myślę sobie o kolacji wieczornej, jakieś ciepłe kraje i wówczas taką sukienkę sobie założę. Do tego na przykład białe, nie białe. Czarne sandały na szpilce, takie delikatne, może z jakimś łańcuszkiem złotym, albo srebrna wersja, coś w tym stylu. Także bardziej latem planuję tę sukienkę nosić. Co prawda jest ona trochę bez pleców, trochę z plecami chciałam powiedzieć. No tak, mamy jedno ramię. Ja ogólnie rzecz biorąc preferuję bardziej sukienki, gdy mają jakieś tam ramionczka, jak nie to zakładam sobie pod spód jakieś koszule. No w tym przypadku koszula wyglądałaby źle. Ale dobra, już pół na pół, jedno ramię jest, mogę to jakoś tam przetrawić, przemilczeć. Kochani, bardzo głęboki rozcięcie, bardzo mocne, bardzo odważne, więc no to jest taka sukienka, że nawet załóżmy, trafiłoby się to w wesele przykładowe, no to średnio bym w tej sukience się czuła. Powiem wam dlaczego, dlatego że w momencie chodzenia, tańczenia, czegokolwiek, ten rozporek by się strasznie rozdziawiał. A na przykład na wakacjach, mogę sobie ubrać nawet bikini pod to. To już w ogóle inaczej wygląda. Także to jest moja taka interpretacja. Z tyłu ta sukienka tak się prezentuje. Oczywiście na wieszaku wygląda źle, ponieważ nie ma tutaj tej wstążki, tej tasiemki, które ja zawsze wycinam do tego, aby ją tutaj ładnie powiesić. Kolejna sukienka. To jest taka wersja śliwkowa, taka śliweczka i tutaj Twiggy jest napisane, marka. Kochani, ona ma po prostu w sobie coś bardzo ładnego. Ma ponaszywane takie aksamitne listki, kwiatki i gdzieś w fajny sposób ten kolor tutaj się na niej odbija, odznacza. To nie jest też takie mocne zaznaczenie tych elementów, które na niej występują, ale gdzieś ona ma coś w sobie naprawdę bardzo szlachetnego. Podoba mi się ta sukienka. Z tyłu tak się prezentuje. Też tutaj ten dekolt to jest taka woda, ja tak to nazywam. Sukienka jest na podszewce z tego, co widzę. Jest ogólnie bardzo przyjemna, fajna i też na pewno przyda się jesienią. Tak już mówię, wiecie, na zaś. Jesień. Zima też do jakichś kozaków, wiadomo, jakieś dłuższe futro, też będzie fajnie wyglądała. Również, nawet wiecie co, wyobrażam sobie na przykład do niej jakieś białe, dłuższe futerko. To by było bardzo fajnie, bo to by był taki kontrast i gdzieś i futerko by zyskało, i sukienka by zyskała na wartości, powiedzmy. No i tyle. Kochani, teraz taka sukienka, która na pierwszy rzut oka nie jest niczym specjalnym.
zwykła czarna, powiedzmy z zamkiem. Ale ona jest naprawdę niezwykła. Powiem Wam dlaczego. Po pierwsze, jest tak wygodna. Ja czegoś takiego bardzo długo szukałam, ponieważ ona przyda się latem też mi osobiście do takich sukienki, do takich stylizacji naprawdę czysto letnich, bez jakiejś koszuli i tak dalej. Tutaj akurat moja propozycja to koszula, żeby gdzieś na te roztopy na przykład już można było sobie taką stylizację ubrać, ale szpilki, nie bodki już na przykład sobie wybrałam. Założyłam do niej żółtą koszulę. Oczywiście do czerni tutaj będzie pasowała praktycznie każda koszula. W zależności od tego, jaki będę chciała charakter uzyskać. Żółta koszula to jest taka już wtedy stylizacja bardziej, powiedzmy, ekstrawagancka. Już coś się dzieje. Biała to by była bardziej stylizacja taka, powiedzmy, elegancka. Więc to jest wszystko kwestia odpowiedniego po prostu dobrania sobie tej koszuli. Czego oczekujemy, tak sobie stylizujemy daną rzecz. Ona na wieszaku nie wygląda też dobrze, ale jest to naprawdę tak wygodny materiał, elastyczny. Jest świetna. Jestem z niej zadowolona. Mimo, że jest to, tak jak mówię, taka zwykła rzecz, to bardzo, bardzo mi się przyda. Kolejna sukienka to jest coś takiego i to jest rozmiar S, natomiast tu wszędzie jest dobra, ale końcówka tej sukienki, tak jak w przypadku często się powtarzam, końcówka rękawa, no co tutaj, końcówka tej sukienki jest na mnie troszeczkę za szeroka, ja to czuję, widzę i wręcz zastanawiałam się, czy najpierw tego nie zwęzić, zanim Wam pokażę, bo chcę się czuć, tak wiecie, komfortowo. W przypadku takich sukienek u mnie musi być wszystko dopasowane, bo ja się po prostu źle czuję. Ale stwierdziłam, że po filmie dokonam tej małej modyfikacji i sobie tę sukienkę dopasuję. Jest bardzo fajna, prosta, zwykła, dwa kolory. Róż, taki mocny, fuksjowy i czerń. Założyłam sobie do tego bodki też takie różowo-czarne, w bardzo zbliżonym kolorze, w takim szalonym. To jest naprawdę bardzo szalony kolor. Tutaj mogę sobie dodać czerwoną torebkę, czarną torebkę, żółtą torebkę. Tak mi się wydaje, że będzie to fajnie wyglądało. Mogę założyć sobie też zebrową, też będzie dobrze wyglądała i tak ciekawie, więc tutaj torebka na przykład potrafi w przypadku tej stylizacji zmienić charakter tej rzeczy, tej sukienki. No, dekolt fajny, taki w sam raz, już bardziej po prostu gdyby było wycięte, to już by było to na mnie przybogate i musiałabym sobie to zszywać. No i bardzo ta rzecz mi się, słuchajcie, podoba mi, że to jest taka prosta sukienka, ale gdzieś też takie sukienki lubię nosić. Teraz bluzka taka w paski, ona jest na mnie dużo za duża, ale zostaje w takiej formie, w jakiej jest. Nie mam zamiaru jej zwężać. Ogólnie rzecz biorąc, jak stanęłam sobie przed lustrem, bo akurat chciałam zobaczyć, jak to wygląda, to gdzieś, wiadomo, jak człowiek się porusza, to inaczej te rzeczy wyglądają. Jak ja Wam to pokazuję, no to może tutaj wydawać się, że gdzieś tam sterczy materiał, czy coś jest nie tak. Natomiast naprawdę, jak trochę pochodziłam w tej bluzce po domu, pokręciłam się przed lustrem, jednym, drugim, to stwierdziłam, że zostaje właśnie w takiej szerokości, w jakiej jest, bo fajnie to wygląda. Pod spodem mam białą bluzkę, taką dla bezpieczeństwa, bluzkę na ramionczka, żeby tam, wiecie, nic mi nie prześwitywało za bardzo. Ale też dlaczego to założyłam? Ponieważ potraktowałam to jako taką bokserkę. Kiedyś, czekajcie, jak to się nazywa? Tank top. Takie po prostu duże, bawełniane bluzki, które na ramionczkach, pod które zakłada się odpowiednią bieliznę. Taką bandażową, ja nazywam, taki bandaż się zakłada, to gdzieś mi to się skojarzyło właśnie z tą bluzką i pomyślałam sobie, dobra, to ja założę w tym przypadku białą bluzkę na ramionczka i też to tak mniej więcej potraktuję, ale tak, założyłam jeszcze sobie takie czerwone, eleganckie bardziej spodnie, no i różowe kozaki, bo tutaj jest konkretnie takie bardzo mocne połączenie kolorystyczne tych kolorów, różowy i czerwony, one są przy sobie tak jakby i ja stwierdziłam, obok siebie znaczy, i ja stwierdziłam, że to będzie fajne połączenie kolorystyczne. Jest jeszcze tutaj granat niebieski, też pomyślałam sobie, gdybym miała granatową torebkę albo taką właśnie w takim kolorze niebieskim, to do tej stylizacji taka torebka, w takim właśnie odcieniu. Kolejna rzecz to jest taki niepozorny sweterek z marki New Look. Jest on w rozmiarze 34, fajny jest, słuchajcie. Niepozorny, tak jak powiedziałam, ale jest w idealnym stanie, bardzo mi się podoba. Miałam kiedyś taki sweter w podstawówce. Bardzo go lubiłam, babcia mi kupiła mnie taki sweter, kupiła siostrze jednej, siostrze ciotecznej, drugiej i tak dalej, wszystkie miałyśmy takie sweterki. Oczywiście najstarsza siostra, moja rodzona, miała sweter w innym kolorze, jako że była starsza, to miała prawo wyboru. My miałyśmy z moją drugą siostrą, tylko cioteczną, miałyśmy takie same.
sweterki, bo byłyśmy w tym samym wieku, babcia kupiła nam takie same. No i słuchajcie, ten sweterek no naprawdę bardzo mi się podoba. Jest taki prosty, zwykły, ale też czasem potrzebuje takich stylizacji. Ale do tego sobie dodaję jakieś kozaki. Na przykład mogłabym sobie założyć te różowe, o których myślałam, też fajnie by wyglądały, ale założyłam sobie czekoladowe, żeby tak nie przesłodzić za bardzo tej stylizacji. Jeszcze tutaj, gdybym chciała wyglądać bardziej dostojnie, że tak powiem, zakładam sobie granatową na przykład marynarkę do tego konkretnie zestawu i wówczas jest stylizacja taka już bardziej dopełniona. W zależności, gdzie będę się wybierała, tak sobie ten sweterek mogę wystylizować. Kochani, zbliżam się do największego gabarytu. Jeszcze trzy rzeczy i za chwilę będzie taka bomba po prostu. Teraz sweter pomarańczowy z dekoltem, marka Tu. Dużo swetrów mam tej marki, ogólnie rzecz biorąc, rozmiar 14. Także ja, jeżeli chodzi o rozmiarówkę swetrów, nie zwracam w ogóle na nią uwagi, dlatego że każdy biorę. Jeżeli mi się podoba, to kupuję i 14, i jeskę. Czasem te większe takie dla mnie rozmiary lepiej nawet wyglądają. Lubię sobie wtedy bardziej tutaj pokombinować z materiałem, który jest z przodu, czy też wpuścić to, czy to podwinąć. No i stylizacja, która Wam się wyświetli, jest ze spodniami. Ja je nazywam spodnie stawowe. To jest staw. Do tego mam szpilki takie w kolorze tych spodni i w kolorze tego swetra, więc takie połączenie, dopełnienie. No i to jest moja cała taka luźna stylizacja. Z tyłu ten sweter tak się prezentuje, jest w stanie idealnym. Już nie chciałam Was po prostu... Nie chciałam już tych kozaków zakładać pomarańczowych, bo ostatnio ich było bardzo dużo w stylizacjach, więc powiedziałam, daruję wam dzisiaj te kozaki, założę coś innego tak naprawdę tutaj, dlatego te spodnie przyszły mi na myśl. Teraz, kochani, wełniany płaszcz w kolorze fioletowym, taki nareszcie, trafił mi się fioletowy płaszcz, jak się cieszę. Długo na taki czekałam, konkretnie na ten odcień, bo wiecie, były różne takie śliwkowe, ja też pokupowałam, przeróżne odcienie, ale takiego fioletu nie było i się trafił, pojawił. Uwielbiam taki fiolet zestawiać z żółtym kolorem, z pomarańczem, z zielenią, z czerwienią. To są takie moje po prostu jakby odpowiedniki, takie zestawy kolorystyczne. Właśnie taki fiolet z takimi kolorami, które Wam wymieniłam, sobie łączę. No i tutaj ten płaszcz, już sobie przypomniałam, założyłam na to, co mam dzisiaj na sobie. Nie dość, że ciepło, nie dość, że komfortowo, ponieważ no tutaj ciepło i po karku, i po szyi tutaj gdzieś też nie jest mi jakoś zimno. W głowie przede wszystkim, nic mi nie zwieje, to gdzieś tutaj też ta stylizacja wygląda fajnie, tak inaczej, poczekajcie chwileczkę, muszę sobie chyba opaskę, dobra, jest okej, okay. Myślałam, że mi z ucha spadła przez chwilę. Także na to wszystko, na to, co mam na sobie, ubrałam taki wełniany płaszcz i bardzo mi się ta stylizacja podoba. Zazwyczaj takie płaszcze zakładam do jakichś sukienek, do jakichś bardziej eleganckich stylizacji, a tutaj tę stylizację traktuję jako taką bardziej sportową, no bo gdzieś jest bluza, kaptur, ale też są szpilki, ja jestem zadowolona i usatysfakcjonowana bardzo z tej właśnie stylizacji. Przepiękna żółta koszula, prawda? Prawda, że jest przepiękna? No dla mnie jest, słuchajcie, jest i naprawdę czuję się w niej fajnie. Ma ona tutaj taki kołnierz, który dodaje jej takiej elegancji, wyrafinowania i jest ona takim czymś, co jest takim spełnieniem moich oczekiwań, jeżeli chodzi o koszulę. Takiej jeszcze nie miałam w swojej garderobie, już teraz mam. Ona jest żółta, przepiękny jest to odcień żółtego. Ma takie drobne, czarne kropeczki. Z tyłu tak się prezentuje, jest w stanie idealnym. I tutaj stylizacja najnormalniejsza, powiedzmy, w świecie, bo ta koszula też ładnie wygląda. W takiej normalnej, prostej odsłonie. Czyli ja nawet nic nie wpuszczałam, bo mogę sobie ją nosić też w ten sposób. Ale ona też przepięknie zagra z takim fioletem. Zobaczcie, już to się tak przyciąga, że chciałam podczas nagrywania tego filmu wstać i sobie po prostu stworzyć stylizację, płaszcz i ta koszula, ale może właśnie pojawi się ta stylizacja jeszcze w jakimś kolejnym filmie, a czemużby nie. O mój Boże, alleluja, chwała Panu. Kochani, ostatnia rzecz na dzisiaj. Zobaczcie, nawet nie wiem, jak to trzymać, jak to Wam pokazać. To jest sukienka i powiem Wam taką historię. Jak weszłam do second handu i od razu poszłam w dział sukienek, bo mam taki swój jakby schemat, powiedzmy, chodzenia po sklepie. Najpierw podchodzę do sukienek i słuchajcie, nagle taka cisza zapadła. Było dużo ludzi, no tam ludzie robili sobie zakupy, ale cisza wśród pań
sprzedawczyń, tak? Pani sprzedawczynie po prostu nagle ucichły i były one trzy i taka cisza, patrzą na mnie. No i ja oczywiście pierwsze co zrobiłam, to wzięłam tą sukienkę, a one wiedziałam, jednak krzyczy na cały sklep, że pani przyjdzie po tę sukienkę. Jak pani nie przyjdzie, to nikt i tak jej nie kupi, pani na pewno ją kupi, jak tylko pani się pojawi u nas w sklepie. Wiedziały, że ja kupię tę sukienkę. Ja mówię, bardzo mi miło, dziękuję paniom bardzo, odpowiedziałam, tak rzeczywiście bym tę sukienkę kupiła, czy dzisiaj, czy w jakiś inny dzień. Ona po prostu na mnie czekała i te panie wiedziały, że ja na pewno ją kupię. Nikt inny by jej nie kupił, tylko ja. Moi kochani, i teraz co wam chciałam powiedzieć? Ta sukienka jest w rozmiarze, nie wiem, tego chyba jeszcze nie mówiłam. Ta sukienka jest w rozmiarze 14, więc jest ona na mnie za duża. I powiem wam, że zauważyłam tutaj paski i można te paski sobie gdzieś tam przyczepić. Natomiast nie miałam czasu tego zrobić i na szybko tę sukienkę sobie założyłam. I powiem wam, że musiałam tak powietrze wypuścić wręcz, to znaczy nabrać powietrza, żeby ta sukienka ze mnie nie spadała, żeby nie było kichy, więc trzymałam ją tylko, jak tylko mogłam na sobie. Też, moi kochani, chciałabym tę sukienkę trochę przerobić, skrócić ją, dlatego że nie wiem, gdzie mogę ją ubrać. Na żadne wesele, ja tak jak mówiłam, nie przewiduję, a poza tym byłoby mi za gorąco, niewygodnie i tak dalej. Do ewentualnie jakaś sesja zdjęciowa, też nie przewiduję, zamek, księżniczka i tego typu sprawy, no nie przewiduję takiej sesji. Powiedzmy, no bo ona gdzieś jest taka księżniczkowata, ta sukienka, ale gdybym ją obcięła na przykład, zrobiła sobie z niej taką koktajlową i ta sukienka wówczas przydałaby mi się na przykład latem, na jakieś takie letnie imprezy, o, to wtedy by się nie zmarnowała, ale powiem wam jeszcze jedną rzecz. Ona będzie u mnie wisiała na karniszu. Na karniszu to będzie moja taka po prostu ozdoba pokoju. Niech tylko przyjdzie mój fotel, na który bardzo czekam. To ta sukienka zamiast jakiejś firanki, zasłony, ja wolę patrzeć na piękną sukienkę, sobie powieszę ją na karniszu. Zrobię tutaj taką aranżację dla was i dla siebie, żeby wam się przyjemnie oglądało, żeby tutaj się coś działo fajnego. I też będę z tym fotelem się przemieszczała po całym pokoju. Także będzie dużo różnych tutaj. Nowe tła się pojawią. O, może w ten sposób. Nie tylko tutaj kratownica, ale nowe tła. Też takie zrobimy sobie jakieś przyjemne dla oczu widoki. Na przykład ta sukienka będzie fajnie wyglądała. No i to tyle, moi kochani. Ona jest bardzo ciężka, ma naprawdę bardzo dużo... Ojejku, jeszcze się zaczepiła. Bardzo dużo warstw, chyba 6 tutaj jest. Ona jest naprawdę ciężka i też dlatego ona spadała. Jak założę ramionczka, to wówczas ta sukienka będzie troszeczkę lepiej się trzymała. Ona z tyłu ma też co prawda wiązanie, ale to też jakby nie do końca uratowało tę stylizację, bo jednak ja czułam, że ona mi co chwilę się zsuwa. Czasem w takich sukienkach tego typu jest tutaj taka guma jakby, która powoduje to, że sukienka się trzyma na ciele. No tutaj tej gumy nie ma, aby się przydała. Ta sukienka jeszcze ma przepiękny kolor, słuchajcie. Naprawdę jest to taki śliczny odcień fioletu. No i dobra, i coś z nią tutaj pokombinuję na pewno. Jak ją przerobię, coś z nią zrobię, to wam ją pokażę wtedy. Raz jeszcze. Dobra, kochani, niech ona tak sobie stoi, ponieważ za chwilę wszystkie kable mi się po prostu zniszczy tutaj cały film, całe nagranie, bo ona jest tak ciężka, że za chwilę kabel zruszy i stanie się tutaj straszna rzecz. Moi kochani, dziękuję wam za oglądanie, zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam was również do śledzenia mojego Instagrama, Facebooka, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.